Witam, tutaj TikTok i dziś nauczę Was, jak pokazywać dane w wykresie w Excelu. Więc wyobraźcie sobie dla przykładu, że przepytaliśmy ludzi, co najbardziej lubią jeść. I mamy tu takie wyniki i chcemy to jakoś pokazać w jakimś wykresie. Więc zaznaczamy nasze dane razem z nazwami i możemy wybrać sobie, jaki wykres chcemy, albo wejść w polecane wykresy. I tu nam pokazuje, jakie są najlepsze dla nas. Więc tutaj jest kolumnowy i pokazuje nam po prostu, ile ludzi co lubi, tak. Jak się dwa razy kliknie, może się zmieniać tu różne rzeczy, wypełnienie, jak jest wypełnione coś, tu pełnić jakieś takie cieniowane. Więc to jest wykres kolumnowy. Teraz pójdziemy na następny i jest kołowy. Kołowy pokazuje Ci, ile procent tam czego, więc to też dobra metoda, żeby coś pokazać, ale nie pokazuje. Tu jest plus jest w tym, że pokazuje, ile tego, ale tu jest lepiej, jeśli chcesz wiedzieć, ile procent. Potem jeszcze mamy taki jeden, co na te dane możemy użyć. Jest radarowy. Ci pokazuje, które jest najbardziej lubiane, tak, w którą stronę najbardziej przechodzi, to wtedy tam jest najbardziej lubiane. A tu u góry, jak pójdziemy w projektowanie i formatowanie, możemy zmieniać sobie różne style tych wykresów. Tu mogę coś zmienić. Tu na przykład ładnie pokazuje, ile procent czego jest. I jakieś formatowanie, żeby inaczej wyglądało. Ciekawsze literki, to trochę przesada może. Dobrze. Więc mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. Jeśli był, to dajcie lajka. I po więcej filmików naciśnijcie guzik subskrypcji i naciśnijcie dzwonek, żeby dostawać notyfikacje. Do zobaczenia następnym razem.